porodzie seks już nigdy nie będzie taki sam. I to jest prawda, on już nigdy nie będzie taki sam, co nie znaczy, że musi być gorszy. Bardzo często w rozmowach z pacjentkami słyszę, że po porodzie ich seksualność zmieniła się w fajną stronę, w fajną dla nich, co miało przełożenie na dużo lepsze doznania w trakcie współżycia, dużo lepszy seks, bo one były inaczej świadome swojej kobiecości, seksualności, miały zupełnie inne nastawienie do tych kontaktów i relacji i to się bardzo pozytywnie przełożyło na ich odczucia. Co nie zmienia faktu, że to, czym jesteśmy nakarmione, to raczej wizja koszmarów w trakcie tego pierwszego współżycia poporodowego i to buduje w nas napięcie emocjonalne, które przekłada się na napięcie mięśni, więc nawet jeżeli tam w kroczu medycznie nie ma niczego, co mogłoby na to wpłynąć, to jeżeli podchodzimy do tego pierwszego kontaktu nie tylko z ciekawością, ale ze strachem, to ten strach, lęk będzie wywoływał takie napięcie, które uniemożliwi nam fajne, satysfakcjonujące współżycie. Więc tutaj kluczem do tego jest znowu wybranie odpowiedniego momentu i wracamy do pytania, odpowiedniego momentu, kiedy to powinno nastąpić. Nie jest to tak, że jeżeli mamy zielone światło od lekarza, to znaczy, że my wtedy już mamy współżyć. My mamy podjąć te kontakty seksualne i współżyć wtedy, kiedy my będziemy na to gotowe. Kiedy my jako kobiety będziemy na to gotowe, kiedy nasz związek będzie na to gotowy, kiedy nasz partner będzie chciał.